Dzień dobry, w niedzielę. Sorry, ależ ta trasa idzie na spokojnie. Dojechałem do Vittorii, stanąłem na strefie przemysłowej za tymi dwoma Repsolami. Zrobiłem już obrót auta, także wszystko jest dobrze. Tutaj cisza, spokój, nic się absolutnie nic się nie działo. Wyspałem się, stałem sam, bez budzika, bez niczego. O, jedzie jakiś busik. Chyba nasz. Jakiś Fiacior. Dobra, nie zwracam na siebie uwagi, bo różnie jest odbierane to nagrywanie, zauważyłem. Raczej jako dziwactwo. Także tutaj wszystko jest dobrze. Zbieram się, jadę powoli na tą Portugalię. I powolutku, ale do przodu, jak to mówią. Dobra, jeszcze jestem śpiący, kawa mi się zrobiła, dolałem mleka, będę ją powoli sobie sączył. Muszę na gwałt rety. Dlaczego nagrywam i mówię, że na gwałt rety? Patrz na dowód, że jestem w Vittorii. No. Studzienka. Kibelek muszę ogarnąć, bo tu nie ma. Także lecę. Lecę, bo chcę. Lecę, bo ciepło tu jest. 26. Alem się najechał. Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Przejechałem 3 km i już stał od razu. Ja pierniczę. Ciekawe, co tam się stanęło. Girteka, naklejka Eko 80. No. No i co? Klop z pasztek, stoimy. Ja pierniczę, a mi się chce do kibla. Ale pęcherz wielokrotnie ćwiczony. Także dam radę. Muszę dać radę. Akcja, rewelacja, spitalamy stąd. No też bym był tego zdania, że będziemy stąd spierdzielać. Co żeś go? Co, zablokowali się całkiem? Co ty, Angolu, robisz? A, okej. Dobra. Redka ma jechać, tak, czy co? Co to znaczy fondo? To mam też prawo czy co? What the fuck? Ja tak jakby wszyscy pojechali w prawo, ale tamten jeden chodzi, rządzi w tej koszulce. A, bo to coś ma jechać. Aha. O ty takoje. Dobra. Poczekamy na te emergency. A mogłem chwilę wcześniej tam kuźwa spitalać. O, tam, o, jak ci jadą w dół. Popatrz, jak byłoby elegancko. Tu by boczkiem czerwoną objechał, potem czerwoną się przebił i tu cyknął. O, kuźwa, jechałby. A nie mam 14 km do zjazdu i będę się kuźwa tutaj stał jeszcze jak pierdoła jakaś. Fondo, trondo, kurwa, bajobongo. Jedziemy. Matko jedyna, może tam by na wsteku trochę pojechał. Tam, z tamtej strony, co? Może by na wstek pojechał, co? Kuźwa? Panie pomysłowy Dobromir? A, ni chuja. Nie da rady. Tam już, kuźwa. Oni się do nas wpychają zamiast... A, no dobra, postoim trochę. To trudno. Zapinamy pasy. Io jedzie. Oj, nie ma. No kurna, taka akcja. Normalnie thriller. I proszę bardzo, korytarz ratunkowy. Jak to znaczy, jak to ważna rzecz jest, jeżeli się go nie zrobi. Proszę bardzo, stoją i nic się nie dzieje. Akcja jest taka, że walimy na wsteku.
Kurwa. Ja pierdolę. I tak się jedzie, dobra. Chuja było widać, sorry. Ale pafafa. Żółty, jedziesz tam, kurwa? Chuja widzę, kurwa! Czerwone, ja cię nie widzę. Czerwony, nie widzę cię, kurwa. A ja chuja widzę. No wszyscy tam, kurwa, jedziemy przecież. Wszyscy tam, kurwa, jedziemy. Dole, tak jak... Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Udało się, udało się. No. A że jest gitara, będziemy stąd jakoś spitalać. Się trochę strachu najak, bo nikt tutaj... Nie ten, nie nadzoruję tego. La total chaos. La chaos. Dobra, jeden za jeden możemy jechać, niech wam będzie. A ja bym się tu nichuja nie wyrobił. Bo już słupka ściął tego, z tą ładną lampką. Patrz, w ogóle, ty masz pojęcie? Oni się poobracali, oni jadą pod prąd. No kurwa, normalnie idiota level master, kurwa. Sorry, że przeklinam, ale kuźwa... Nie potrafią na steku jechać, nie? No to się tak nie robi. Co? Nie bój się. Wypadek gdzieś tam na górze był, nie? Bo zobacz. My chyba odjedziemy. Tam stoją te wszystkie służby. Zobaczymy, że Portugalia pojedzie. Zjedź drugim zjazdem drogą numer E5. Portugal jedzie tędy, ale... Ale my sobie pojedziemy inaczej. My sobie pojedziemy tędy. A jak mówiłem wcześniej, pierdzielić to ich... Za 100 metrów zawróć na rondzie, zjedź trzecim zjazdem, no tam drogę to numer A3302. Rozbije. Ogranicz prędkość do 40 km na godzinę. Zjedź trzecim zjazdem, drogą numer E5. Proszę bardzo. Zakaz wyprzedzania. Wszystko. Zakaz wyprzedzania. Wszystko tam stoi. Przygotuj się do zawrócenia na rondzie za 600 metrów. Coś tam się stanęło, nie wiem co dokładnie,
Ale tam coś się dzieje, oj, oj, oj. Aj, dobra. Zwierzęta leśne, zakaz wjechania. To niech tak będzie. Oj, 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 objeżdżam ten autostradę w Hiszpanii, jakbym objeżdżał francuską. Najwidoczniej tak, jakie są standardy do objeżdżania autostrad i tak dalej, i tak dalej. W sumie nawet nie jest taki zły pomysł, ale droga niby do 12 ton, no w ogóle nieoznaczona. Dobrze, że nie jest to shooter. Ale źle zrobiłem, bo tam się trochę znerwowałem się. No matko, oj, oj, oj. Znerwowałem się, bo myślę, kurde, chyba na wylocie coś się korkuje. No ale wszyscy jadą, no ale się korkuje. Mówię, a piernicze, jadę, tak mówiłem wcześniej. No i jadę teraz. Ta droga na nawigacji jest oznaczona jako nieoznaczona. W ogóle białą kreską, czyli tą drogą najgorszej kategorii, bo później już są tylko drogi gruntowe. No ale jest dobrze, wypiłem pół kawy, tylko... skręć w prawo w Calle Portillo de San Miguel. Jak mnie kurna korci, że muszę na ten kibelek pójść, a jeszcze muszę ujechać kilkanaście kilometrów, żeby wjechać na autostradę, na ten płatny odcinek. Potem jeszcze kilkanaście kilometrów, żeby objechać, żeby wjechać na ten odcinek płatny, a potem zdaje się będzie chyba Cepsa. No i tu mamy stopa, mamy w prawo. I już jesteśmy, że tak powiem, prawie na szlaku, jest tylko rondo nad autostradą i rondo i w lewo i już, 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 będzie już. Aj, aj, aj. No. Zjedź drugim zjazdem drogą numer E5. No i straciłem przez to przynajmniej 40 minut, jak nie lepiej. Ale normalnie nie jedzie się kuźwa pod prąd, ja pierdolę. Trzymaj się prawej strony drogą numer E5. Może to i szybciej, ale niebezpiecznie, jak mu ktoś na czołówkę przy fasoli Burgos Madryt. E5, E80, A1. Hiszpanie to mają oznaczenia tych dróg. Znaczy większość dróg jest i tak oznaczona od nazwy miasta, w okolicach którego się znajduje. No nie mówię tu o autostradach, ale mówię to na przykład w okolicach Burgos będą drogi o nazwie BU ileś tam. No i tu tak było, że nie widziałem, trzeba było po prostu ostrożnie jechać. Przygotuj się do zjazdu na lewo za 900 metrów. No i co, ja objechałem za 3 km tego. No ale opłaciło się, dobra. A tutaj wjazd na płatny odcinek autostrady, który zawsze jeździło się gratisem, te kilkanaście kilometrów. Natomiast tutaj już nie bierze się biletu i do końca, do samego Burgos normalnie grzeje się bez płacenia. To nawet szlabany pościągali, nie ma nic, po prostu absolutnie nic. Prędkość do 40 km na godzinę. A to co za ludek w czerwonym? O kuźwa. Jakaś służba, a ja tutaj zapierdzielam cztery dychy przez te przejazdy. Co się to porobiło? Jakaś kuźwa czerwona? Magika, kurde. No bo oni te swoje tutaj, te mają te baskijskie, tak? Jakieś tak te nazwy. Dobra! Oj, oj, oj. Szajse, szajse. Czyżby zanosiło się na podobną kontrolę? Nie, no źle mówię. Nie kontrolę, tylko... Last controlas. No cześć, jakoś to... Po hiszpańsku powiedzieć, a nie trochę. Po francusku tylko se, po hiszpańsku. Dobra, grunge humor dopisuje, leci dalej. Tak sobie jadę, jadę i jadę i tak myślę sobie, co to mi tutaj się zmieniło w moim otoczeniu, a aktualnie A62, 150 do Zamory. No co to się pozmieniało, widzisz to? Napaćkało się na szybę jakiegoś świństwoja. A może słabo widać, no ale ja to widzę, robale po prostu, nie? I w zasadzie dwie godziny drogi tam i takie małe dylematy, gdzie tu stanąć, bo już sobie kuźwa odpuściłem ten Valladolid, bo tu tam dojadę na późno. Nie chce mi się, może w Portugalię się puszczę, może w Portugalię się po prostu landem puszczę i tam coś ciekawego może zobaczę. Bo w planach mam jeszcze zjedzenie posiłku, tak? O, jeszcze wypadałoby auto ogarnąć, chociaż nie wiadomo, co to jutro będzie tak naprawdę. I
może jutro będzie czas, może nie będzie czas, nie wiem. Ostatnio tak szybko wyleciałem z Portugalii. Teraz wydaje mi się, że po prostu no mam dziwne przeczucie, że od razu się załaduję i wylecę. Tym bardziej, że będę wiózł towar do Boscha, wiozę elektronikę do Boscha, w którym to Boschu się ładowałem, ale nigdy tam nic nie przywoziłem. I tam się często auta ładują właśnie elektroniką. I tak się zastanawiam, jaki jest chytry i ukryty plan na to. No generalnie rzecz biorąc, w aucie mam kuźwa Saigon, nie? No powiedzmy tam Saigon, bo tutaj się szykuję na taką, no po prostu no kupowałem, nie układałem tego i tak dalej. W ogóle no, muszę się ograniczyć troszkę, bo jeżeli zmienię pracę, to nie będę miał już tyle miejsca, raczej nie będę miał tyle miejsca w tych w kabinie, chyba że dostanę tylne łóżko, ale z tych moich ustaleń wychodzi, że nie dostanę, jeżeli bym miał zmieniać, i będę potrzebował po prostu się upchnąć w mniej toreb, ale też tak sobie idę po rozum do głowy powolutku, i no mam taki cichy plan, żeby zrzucić kilogramy. A konkretnie przydałoby się zrzucić tak z 15 kg przynajmniej. Przynajmniej. Najlepiej to 20. Ale 20 to może nie, bo jak ja bym wyglądał 85 kg z powrotem. Więc najlepiej byłoby ważyć powiedzmy 90. I tak. No muszę zmienić swoją dietę. Ostatnio zauważyłem, że w ogóle mało jem konserw, w takich postaci jakaś kiełbasa z puszki, no i tym podobne rzeczy. Natomiast to wszystko mogę sobie kupić w sklepie tutaj. No drożej mnie to wyjdzie, ale zjem tego mniej, więc wyjdzie mi to na jedno, ponieważ spróbuj z konserwy ukroić w miarę cienki plasterek, no nie da rady. Zamierzam też więcej wody, bo w ogóle, słuchaj, nie powiem kogo, ale oglądałem, to był odsłuch, ale wideo też jest, takiego audiobooka motywacyjnego, no dosłownie gościu gadał, nie wiem, niecałe 10 minut, ale naprawdę gada konkretne rzeczy, i aż mi się łezka wokół zakręciła, ponieważ wykonałem to ćwiczenie, które ten człowiek polecał, i jest, ma niesamowity wpływ na myśli, i jeżeli się wczujesz, jeżeli masz szczere pragnienie zmiany, no to naprawdę się wzruszysz, no i to pragnienie jeszcze, prawda, poprawisz, umocnisz. No i właśnie i u mnie się to tak stało, że mi się aż zakręciła łezka, bo zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli nie zadbam o siebie, no to będę nabierał wciąż więcej kilogramów na siebie, wciąż będzie się pogarszało moje zdrowie, no bo póki co jest moje, ono jeszcze odporne na te wszystkie złe i trudne warunki pracy, ale to jak to mówią, wszystko do czasu. I tutaj właśnie trzeba, jest ten moment, w którym trzeba byłoby zadbać o siebie. Więc co za tym idzie, no nie będę kupował takich rzeczy już w domu, czyli milionów słoików, kuźwa, jakichś puszek, sosików i tak dalej. To wszystko mogę kupić sobie tutaj i będę miał w ten sposób więcej miejsca w aucie. Mniejszy bałagan, bądź też bałaganu wcale. O, jaki stary Mercedes, ojej. Na francuskich numerach. I w związku z tym zaoszczędzę, mi się wydaje, z połowy miejsca. Poza tym, co też tyczy się garderoby, to zauważyłem, że jest część rzeczy, których po prostu nie zużywam. A generalnie wychodzi na to, że już któryś wyjazd z kolei nie zużywam około 30% rzeczy, które w trasę biorę. Po prostu są, nie to, że one okazują niepotrzebne, ale po prostu są wzięte w zbyt wielkiej, zbyt dużej ilości. No, no i w zasadzie co tu więcej powiedzieć? No chyba nic. No każdy ma jakieś tam swoje zboczenia, jeżeli chodzi o posiadanie jakichś tam rzeczy. Moim takim zboczeniem no, są po prostu ostatnie okulary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6 chyba par mam. Miałem więcej, ale mi się jedne połamały, a szkoda, fajne były. I teraz tak, moim kolejnym skończeniem są kable do telefonów, ładowarki, zawsze muszę mieć więcej niż potrzeba, też mógłbym to ograniczyć, ale dlaczego mówię tu o ograniczeniach? No wiesz, jakieś tam postanowiłem też, że będę, że to, czego mi przybędzie w pakowaniu, w trasę, to będą rzeczy, znaczy karki. Po prostu no to jest fajnie, wiesz, tu garneczek, tam garneczek i sobie robisz tam jedzenie już takie zdrowsze i nie robisz tego na jednym garnku, przekładać talerze i różne takie historie. Do czego jeszcze mogę zrezygnować, to mogę zrezygnować z brania jakiejś tam zgrzewki mleka czy czegoś, bo ja no z Portugalii mleko kupuję naprawdę w porównywalnej cenie. Ale nie zawsze siedzę tu w Portugalii, teraz szczęśliwie ona się znowu trafia i można to kupić. Ale w Niemczech na przykład mleko jest po 80 centów, dajmy na to. Albo futrze to troszkę tańsze. No ale jak nie masz zamiaru kupować mleka z Biedronki po 1,70 zł za karton w jakiejś tam promocji, no to kupujesz po 2 coś, no i to wychodzi ci prawie to samo, więc na tym też można sobie zrezygnować. No także ten odejdzie kupowanie jakichś tam słoików. Nie będę kupował tego w trasy po prostu, skoro tutaj mogę sobie kupić jakieś mrożonki i no nie mówię, że zupę ugotować, ale po prostu wziąć jakieś mięso, ziemniaki i w ten sposób to wszystko w tym moim parowarze zrobić. Wyjdzie to, nie liczyłem jak to wyjdzie cenowo, ale wyjdzie mniej miejsca. Może troszkę więcej roboty wyjdzie, ale wyjdzie na pewno zdrowiej, bo nie będzie tych konserwatów i tej chemii w tym wszystkim. Aha. Także no mijam w tej chwili miasto Palencję, zostawiam ją z prawej strony. Tutaj nic się nie dzieje absolutnie na drodze. Już jestem na takim etapie, że tu naprawdę dziać się nic nie będzie. Absolutnie. Miałem tam jakiś tam plan, żeby gdzieś tam Portugalii Landowej zaliczyć troszkę, ale to jest ta górna Portugalia i tam będzie wąsko, kręto i w ogóle. Więc raczej to odpada. Jeżeli też chodzi o samo miejsce, w którym będę się zrzucał, to jest to wyjątkowo niekorzystne miejsce, bo tam nie ma gdzie stanąć przed firmą, bo jest tam po prostu jest kibel. Taki kibel, nie że niebezpieczny, tylko ciasno. Po prostu ciasno. To można by ewentualnie stanąć, tam jest Leclerc. Można by tam stanąć, ale ja tam kiedyś sobie obczaiłem miejscówkę na nockę na strefie obok. Nie wiem. No dosłownie kawałek jest 2 km przed chyba. I dodałem ją do ulubionych, bo tam w zasadzie któryś raz już byłem, więc doszedłem do wniosku, że jednak te ładunki mogą tam się trafiać i mam miejsce na strefie. Tam wtedy zajechałem w nocy, cisza, spokój była, ale no to jest zona, co nie? To jest zona i w zasadzie na tej zonie nie za bardzo jest jakaś toaleta, dlatego wszystkie tego typu sprawy należy załatwić wcześniej. Po prostu trzeba przejść się do Leclerca i tam oddać się medytacji, żeby do rana nie musieć szukać jakichś szaszorów itd. No takie życie kierowcy, że no po prostu jeden kierowca kiedyś powiedział, że zauważyłem, że od pewnego czasu moje życie składa się z szukania toalety i prysznica i parkingu. No ale tak jest. Tak jest, po prostu szuka się tego kibelka, no bo nikt nie chce chodzić gdzieś w krzaki. Więc na to za bardzo nie poradzisz. No, także. A tutaj paliwko Euro 29,9.
euro 32 już było. A ja tak sobie spokojnie tankowałem po euro 28. To było najtańsze tam w okolicy. No i też właśnie mam z gratisu za te punkty okulary. Okulary wartości 7 euro. Także nazbierałem kuponów na całe 7 euro. I dlatego mam w gratisie fajne z niebieskim połyskiem. Porównywalne w Decathlonie kosztowałyby koło dyszki. Na stacji kosztują 7, ale mówię, no mam też te z Decathlonu, te z polaryzacją. No te po prostu z Decathlonu są lepsze, lepiej wykonane, lepiej leżą. Mają troszkę inny kształt, ale to nie o kształt tutaj chodzi. Tylko, prawda, no wiadomo, no są małe różnice. Te z Decathlonu się domykają, jakąś tą sprężynkę mają na zawiasie. Te są po prostu zamykane, otwierane, bez sprężynki. Ale te z Decathlonu by kosztowały 10 euro. Moje mają polaryzację, to kosztowały dwie dyszki. No, ale w ogóle fajnie się jedzie w tych Decathlonowych. No, są po prostu mega. Mega, mega. Chodzi po prostu o tą polaryzację. Ja mam wrażenie, że się na dworze ochłodziło trochę. 18 stopni, no troszkę. 31 muertos, coś tam. Spalanie mam 13,5. No nie jadę szybko, jak stówkę z licznika, troszkę szybciej, tam momentami jechałem 120. Ale to jakoś przy sobie, a po co się szarpać. W tej chwili do celu 448 km, 6 godzin jazdy. Także te przyjazd na 19. No będzie ten posiłek, to przyjazd będzie w granicach 20, 21. Co ja na tej zonie mogę zrobić? Na tej zonie to ja mogę zrobić, to w zasadzie nic nie mogę zrobić. No, znaczy mogę znaleźć jakiś market, do wieczora posiedzieć na markecie, żeby mieć kibelek blisko. No i tyle, może tam uda się zostać na tym markecie. Bo Leclerc na pewno jest zamknięty, ja tam się w miasto głębiej nie wbijałem, bo po prostu wtedy było tak późno, a jak tam była zona, no to już miałem sobie spokój. A przypadkowo to odkryłem, bo na Aygo tam nie ma żadnej ścieżki, tylko tam jest tak, że ja chciałem na Leclerca stanąć, a wiedziałem wcześniej przy podróży, że tam jest Leclerc piętrowy, i nie mogę wjechać na niego tak normalnie, więc tam było coś tam, jadę i wjechać nie mogę, bo szlabany były, bo na noc go zamknęli, i pojechałem już dalej, bo wyjścia nie było, przejechałem pod takim tunelem, patrzę, o, nie było drogi, a tu nagle jestem na zonie, znaczy zony widziałem, ale nie wiedziałem, że jest przejazd, no i jest super, no to jestem na zonie, dobra, pyk dodałem do ulubionych, to teraz już będę wiedział, że muszę jechać na Leclerca, z góry zjeżdżać na Leclerca i po prostu objechać go, objechać strefę dostaw i po prostu pod mostem i tam będzie już ta zona. I więc wyjechać dokładnie odwrotnie, cyk, cyk, dwa ronda do przodu i firma. Także tak to wygląda. Jutro się ściągam, nie wiem jak to będzie, bo będę musiał zdobywać te dodatkowe podpisy, pieczątki, daty, godziny i takie tam historie. Aha, także tak to o. A tu się kompletnie nic nie dzieje, absolutnie. Dobra, jadę sobie, jedziemy sobie, w zasadzie droga na Zamorę, w stronę granicy, tak, tą granicę na Zamorze nazwijmy, w żaden sposób nie jest ciekawa, jest wręcz nudna, jak flaki z olejem, nie jest ona tak ładna i ciekawa jak, prawda, droga EX100, która mi się super podoba. No ale no, nie ten rejon, nie ta granica. No, także jest elegancko. To fajnie, bo nauczony poprzednimi, prawda, trasami tutaj, no to tutaj na czwórce będą bezpłatne airy na autostradzie. I to jest fajne, że stajesz kulturalnie, jesz sobie kulturalnie kibelek i zamierzam z tego pokorzystać. Dobra, jadę sobie. Muzyczkę jakoś zapuszczę, bo w tej chwili jest używany mikrofon z Bluetootha z radia, bo puszczam sobie muzykę z telefonu na radiu.
i może dźwięk być troszkę inny, a zauważyłem, że na pewno jest dźwięk popóźniony, jak nagrywam obraz, znaczy mnie i mówię coś, więc jest to taki mała różnica. Wcześniej myślałem, że to program coś przeinacza, ale tu zauważyłem, że to jednak z powodu tego Bluetootha używanego przez radio, także kamera do przodu, nie na mnie, to jest bez różnicy w pewnym sensie. Okidoki, po tych przebojach jedziemy sobie dalej. 300 metrów, zjedź na prawo. Wjeżdżam właśnie, 22. Znaczy za chwilę, za 4 km będę w Portugalii. A tutaj właśnie próbuję taki wariant widokowy. Mam strasznie upierdzieloną szybę, brudną po prostu. Niebezpieczny zakręt w lewo, zakaz wyprzedzania. Robalów się ponad rozbijało tego tutaj. Za 200 metrów, wjedź na rondo i zjedź 30. Ale mam taki fajny środek do mycia. N122, potem i teraz tak, o, N122 powinienem jechać prosto, ale tu jest taka droga, N122A, która... Jopa! Camino Agricola. Patrz, tu jest znak Braganca, Portugalia. A my jedziemy tędy. Taką dróżką wąską, ale skoro to ma oznaczenie drogi podobnej do drogi, która biegnie obok, w sensie tej Enki, San Martin del Pedro. Pedroso. Zakaz wyprzedzania. Coś mi tutaj lata. A, kurde, woda o kubek się tłucze. Jedź tą drogą i tak o, 26 km do granicy. No tamta droga nasza jest po drugiej stronie. A tutaj właśnie taką dróżką. Zobacz, ona była kiedyś, że tak powiem, częściej używana, bo nie jest aż taka wąska. Widać to po poboczach, które co prawda mają inny kolor, ale są barierki i wszystko jest. Liczę tutaj na widoki. Jadąc z tamtą drogą, widzisz tą drogę, że ona jest wyżej i ogólnie powinno chyba znaleźć się jakieś miejsce po sobie. A jeśli nie, to się zatrzymam na awaryjkach i prawda skorzystam z okazji, zrobię jakieś prawda fajne zdjęcia. Coś tutaj strasznie się... Przygotuj się do wjazdu na prawo za 800 metrów. Ale co, na razie jest spoko. Tak fajnie się w Hiszpanii puścić czasem takim lokalsem, taką lokalną drogą. Niebezpieczne zakręty, zakaz wyprzedzania. Tu będzie jakaś osada, widzę, z lewej strony. Marciupcia. O, czekaj, no trójeczka. Za 300 metrów zjedź na prawo w drogę numer N122A. Portugal 1 km. Ok, what a surprise. Pośpiewaj, nie spodziewałem się. O, tam jest taka miejscowość. A, już nie zdążę zjechać. Ale tradycyjnie, kościółek. Przygotuj się do skrętu lekko w lewo. O, widzisz, a ta droga jest tam u góry, ten wiadukt, nie? Ale nie bój żaby. Braganca 23 km. Ty, o co to chodzi? Ja mam tu oznaczone w nawi, że to jest N122A. Patrz, i klub oczywiście. Klub Lisboa. Bar, wszystko. To musiała być kiedyś jakaś lepsza droga, ale w uszach mi strzela. Miód tutaj wszędzie się porozkleja. Pusz. I zaraz będzie Portugalia. Za 300 metrów skręć lekko w lewo w drogę numer N122A. Exploration. Potem dojedziesz do punktu trasy. Punkt po lewej stronie. Pani blondynka. Białe majciochy, bar mają, różowa bluzka. Skręć lekko. A to tak się całe auto przecież rozpindol. Punkt trasy, punkt po Patrz. Lewej stronie. O, szajce. Niebezpieczny Czekaj. Zakręt w lewo. Zwężenie jezdni. Ograniczenie do 5 metrów. Ale granica. Wjeżdżasz do. Przygotuj się do skrętu w prawo za 2,5 km. Zdjęcie, pyk. No nie jest źle. O, proszę, parking graniczny. O. Zakaz wyprzedzania. No teraz będzie trochę pod górkę, no bo ja się muszę skrobać. Troszkę wyżej, znaczy sporo wyżej, powyżej tej autostrady, nie? Może po chwilkę pod górkę pojadymy. Ale paliwo jest, a że jest też dobrze. I granica na moście bodajże przebiega. Niebezpieczne, tak? Niebezpieczne zakręty. A tu trzeba, o widzisz, a tamtej strony jest ta nasza. O,
spoko jest, czwóreczką. No bo, aha, bo widzisz, świeży beton tam jest. Kuźwa, nie mogę brać. Dziwny zapach. Dziwny zapach. Drzewa jakieś? Dobra, nic nie widać, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, powolutku, bo tutaj jest ten stromo. A kurna, drzewa. No tamtędy byśmy jechali. Gdzieś tam ładnie tą drogę musieli oskubać. Gdzieś tu musi być jakieś miejsce. A ja tu mam narysowane, że zaraz mam zjeżdżać. Ale ja nie mogę tędy zjeżdżać, bo ja bym chciał stanąć i jeszcze coś zobaczyć. Koniec zakazu wyprzedzania. Ajajajajajajaj. Ale fajnie w tej Portugalii, to jest niedaleko za granicą. Tam gdzieś jest Braganca. Ja już skończyłem jedzenie, pomyłem nawet. Kurczak, skończyłem jeść tego, co zrobiłem wczoraj. 6 opierdzieliłem tych pałeczek, plus do tego fasola i trochę marchewki. Chciałem wam kogoś przedstawić, bo stoję sobie sam na takim odludziu, ale jest jedna osoba. Proszę bardzo, przywitajcie się, to jest Reksio. Reksio to mój kumpel obiadowy ze Żarkowski. Obiad się i teraz sobie leży. No nie mogłem nagrać, a jak jesz, no. No mogłem, no. Reksio? W Portugalii chyba inaczej się na psy gwizdze. Nie mam pojęcia. A tu są te resztki. Reksio, nie bój się, nie uciekaj. Chudy? Chudy jesteś. Rudy. No rudy, no ale patrz. Przyszedł do mnie stamtąd. Stamtąd. Nie wiem, czy on żyje w tych krzakach, nie mam żadnego pojęcia. Ale Reksio zeżarł wszystko. Widzisz? Kurczak francuski. Możesz powiedzieć, że próbowałeś francuskiej kuchni, przyjacielu. A tu nałapałem tych. Robactwa trochę. To jest pozostałość po niemieckiej wronie, co mi nas narobiła na parkingu, jak stałem. Wiem, bo tam były gniazda na drzewach. Szybę już umyłem. Ale trochę na kurniku tego jest, no taka była szyba. Tutaj nie myłem szyby specjalnie, żeby pokazać, ale dobra, nic nie zobaczysz tak teraz. No i oględziny auta, wszystko dobrze. Wszystko ładnie, wszystko cacy. Godzina, o, polskiego czasu, 6:15. 5:15 portugalskiego. Chodź Reksio, chodź tam, zobaczymy dalej. W ogóle, no miejscówka taka dzicz typowa. Nic tu specjalnego nie ma. Ja za chwilę się wycofam. Wycofam. Chodź Reksio. Gdybym mu pokazał, że mam jedzenie, to by pewnie ze mną przylazł, nie? No i tam sobie wjadę zaraz na autostradę. A czy jest jakaś ścieżka, jakiś napis i tak dalej. No i wiadomo. Tam jest ta okolica, w której normalnie się jedzie. Ale jedna rzecz mnie ciekawi. Zobacz. Taka roślinka. Ona to już nawet taka spora jest, nie? Korzeń ma nawet taki. Tego to bym nie chciał koło domu. No to zobacz, tu kolejne coś rośnie. To nie fajne? No się trochę podniszczyło tu, nie wiem czego. Może od tego kopania korzenie pourywały. Ale co? Nie fajne? Ukopać któregoś razu. Ale fajna okolica, nie? Dobra.
Bo oni tu mają też te drzewka, nie? Co to są za drzewka, to ja nie wiem. Ale nie no, tego do auta to bym nie wziął za dużo. Bym to wykopał, na spokój. Ale jak są duże, to i są gdzieś mniejsze, no bo gdzieś to muszą posadzić. Patrz, Reksio skubany chodzi z drugiej strony auta. Ej, kolego! Zaraz wjadę na autostradę. Już praktycznie do samego celu polecę autostradą. Także... Patrz, asfalt i nie asfalt, nie? W Portugalii jak powiesz na kogoś asfalt, no się nie obrazi. Albo będzie nawet komplement. Biały asfalt. Reksio! Quintas do Villar Vale de Prados. Reksio! Probido. Coś tam jest. Co to jest? No i tak nie przetłumaczę tego, to po obrazkach muszę. Rolnik nie może jeździć z gnojem, z sianem, a ten nie może wozić złomu. Źle rozłożony ma towar, powinien go tu dać, chyba że o, przeładowany, opony siedzą. Dobra, Reksio, siadaj, jedziemy razem. Pojedziesz ze mną do Bragi. Nie, brzydki jesteś, ogon ktoś ci upierdzielił, jakoś patologicznie jesteś. Dobra, wszystko gra, tralala, trzeba się zbierać. No i co tam oferuje nam autostrada portugalska? W zasadzie akurat ta tutaj, czyli N4, oferuje nam darmowy przejazd chociażby. Czy w ogóle wszystkie oferują darmowy przejazd? Nie. Są takie, co oferują płatny i darmowy. A ta oferuje darmowy przejazd, bo jest niepłatna. Później taki tunel będzie płatny, ale pewnie zrobię ją niedługo całą płatną. Ale mniejsza o to. Póki to jest bezpłatna i Aery są bezpłatne. A tu się tak jedzie, tylko ona jest górzysta. No ale która autostrada w Portugalii nie jest górzysta? Każda taka jest. Oni tu porobili, zobacz, spore, i tak sporo z tej ziemi zagrzebali. Oj, 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 co to się tam stanęło? Panie, panie, co się pan tam stanęło? Kuźwa, holownik przyjechał. Ja pierdzielę, jakby jakąś ciężarówkę mieli ściągać. A to trzeba było z akumulatora odpalić do skra. Kuźwa, taka góra, jakby go puścił. O, panie, ale by szedł. No, przejedziemy się trochę szybciej tą autostradą, co? Oj, oj, oj. Oj, znowu trzeba będzie zabulić za te bramki, za tą autostradę. Oj, oj, oj. Nie można tu nic wziąć w kredycie? Oj, będziemy brać w kredycie. Ogranicz prędkość do 80 km na godzinę. Ogranicz prędkość do 60 km na godzinę. Bierzemy bilecik tym razem. Bierzemy bilecik. Bierzemy, dzień dobry. Frytki, kole i lody. Dziękuję. Hej, ale gdzie jest ta lada do odbierania tego? Nie no, zgrywam się, kuźwa, kawał mi nie wyszedł. Za to uszy mam zatkane od tych zjazdów. Ja pierniczę. Tu faktycznie się wstrzymać na te góry, tutaj na tej A4 to jest masakra. Ale zjeżdżasz, to jest normalnie. Cud, miód, luksus i orzeszki i 160 na budziku. O, rety. I tu wychodzą właśnie w takich warunkach umiejętności. Ja tym busem, no, ja pedałowałem szybciej jak niektórzy w osobówkach. No, żebyś wiedział. Po prostu trzeba czuć pojazd. Dobra, zgrywam się, ale nabombowałem się tymi emocjami, bo lubię takie warunki, w których mogę się wykazać. I nie mam tu na myśli korków, czy tam, wiesz, zagęszczenia w mieście, tylko takich sytuacji, gdzie
jestem tylko ja, a przeciwnikiem jest droga. O tym mówię. Dobra. 500 metrów, zjedź z autostrady z zjazdem numer 7, a, potem zjedź na rondo. Ale przesadziłem z prędkością, ciężko mi tu się zmieścić. Zjeżdżamy z autostrady. No. Co my tu mamy? Fałka lewy, przerwa, fałka prawy. Czyli jedziemy na fałka drugi. Niech to tylko ta fałka będzie luźna. Jest luźna. I potem jedziemy na prawo całkiem. Zjedź z autostrady z jazdem numer 7, potem zjedź na rondo. O, i cała filozofia. No i takie oto atrakcje oferują portugalskie landy w okolicach Bragi. Jechałem z autostrady na siku. A to się okazuje... Co oni tu robią? Żeją, kurczę. Najbliższą ulicę skręć w prawo, kierunek Felgueiras. Ja cię pierdzielę. Felgueiras! Felgueiras! O, panie! Dobrze, że mam towar poskilany. Skręć w prawo, potem skręć w lewo. Ty, to nie jest kuźwa w ogóle śmieszne. Przecież to jest kurwa pojebane. Najbliższą ulicę skręć w lewo. To jest kurwa pojebane. Kurwa, to jest pojebane wszystko, kurwa. To jest kurwa pojebane. W następną skręć w lewo. Panie, przecież to jest chore, kuźwa. To jest chore, kuźwa. Przecież to jest kuźwa chore. To jest chore, kuźwa. 90 metrów, skręć lekko w lewo, drogę M562. Kurwa, nie jeźdź tak szybko. Ustąp pierwszeństwa na wjeżdżający sprzeciwka. No, ustępuję dlatego. Jest jeden, jest drugi. Kuźwa, wyjeżdżajmy stąd. Nie, żadne kuźwa landy. Żadne kuźwa landy pieprzone tutaj, znaczy tam na dole Lizboa, tak, ale... Przygotuj się do skrętu. Ale tu kuźwa, never kuźwa, ever kuźwa, never ever fucking shit. Przejście dla pieszych. Tu i tak nie było hardkorowo, ale kuźwa, no bądźmy kuźwa dorośli, no. Kuźwa, no. Nie no dobra, no szacunek dla tych, co tu jeżdżą. Przejście dla pieszych. Dużymi zestawami bądź, chociażby busami, bo osobowo co tam ciul. Dalej ci się podoba Portugalia? Bara, że tu jest jakoś zarąbiście? O, palma. No, jest zarąbiście, no bo palma. Ha, ha, ha. Za 300 metrów skręć w prawo na rondzie. No ja pierdolę, palmy. Kuźwa, z tych nerwów aż mi normalnie w ryju zaschło. Przejście dla pieszych. Kingo, to mi już zamknęli. Wjedź na rondo. Skręć w prawo na rondzie. Zjazdem. I kupa. Rota de Romanico. Kuźwa.
Ty, ja to przecież, ale jak na żarcie zjechałem. Zjedź pierwszym to było rota do drogę numer M562. Jedź 1,5 km. Przygotuj się do wjazdu na rok do 1,5 km. Ogranicz prędkość do 50 km na godzinę. Dodatkowy pas ruchu z prawej strony. Dodatkowy pas ruchu do wyprzedniu. Koniec prawego pasa ruchu. Zjedź na lewo. Schamujemy piątką, ale widzisz, widzisz jak to wygląda tu? Nie, no widzisz Portugalię, tu kurwa 8,8 na 50, nie? No fakt, nie jest to teren mocno zabudowany, ale schamuję go troszkę, bo mam duży pęd, czyli masę razy prędkość, to jest pęd. Uwaga, hopsa! Dobra, hamujemy. Za 300 metrów zjedź na rondo i zjedź trzecim zjazdem. Gdzie to rondko? Jeszcze kawałek. Dobra, także ten Portugalii to był urywek, kawałek. Do celu 36 km na godzinę. 36 km, a ja stanę kawałek dalej. Na Lidlu albo na Pingo Dos i nie wiem, bo są dwa. Obok siebie. A jak nie, to pojadę tam na tą zonę. Za 200 metrów zjedź na rondo, zjedź drugim zjazdem. Dojechałem i tak sobie pomyślałem, że chętnie ukułbym jakąś Portugaleczkę. Żartuję. Nie, no to też, tylko mówię tutaj o tym, że zarejestrowałem się i jadę rozładować, a wizę mam niby na rano, ale wezmą teraz. O, proszę bardzo. Pani blondyneczka, portugaleczka. No, no, no. A wszystko chodzi o to, żeby było chiquita. Elo, buena, chico! Za 300 metrów skręć w lewo w Proacidad Sporto, potem skręć w lewo. W prawo? I kuźwa, zobacz! Nie ma kuźwa kolejki. Incoming. Czy jest incoming tu? Kuźwa. 3, 2, 1. Dobra. Ale reception to było... Tam jest ekspedycja. A tam się ładowałem. Ale dobra, incoming. To my mamy tutaj, kolego. I trzeba na wsteku trochę. Aj, kuźwa, źle zajechałem. Ale chodzi o to... Koleżanko i kolego, że chyba dzisiaj coś będzie z tego. No patrz, ściągnąłbym to, tym co kuźwa jutro rano, wiesz, full relax, spanie do 20, kuźwa. Żartuję. Kuźwa, gdzie są te linie? Por favor. Kurwa, gdzie te linie? Ja pierdzie, ale żem zajechał za kątem. Dobra. Chyba, że mnie zaraz stąd wygonią. No różnie może być, ale roboty nie mają. A to nie przywiózł towaru pan kuźwa Roman z tego, z Tczewa, czy Tadek z Tczewa, tylko przywiozła firma TNT kuźwa. Nie ma lipy. Dobra, idę. I powiem tak. Rozładowałem, rozgrzeszyłem się z tych całych robótek tutaj. Papierzyska porobione, kuźwa, wszystko jest, bez problemu. No kuźwa, panie, jest normalnie luksus. Luksus, cud, miód i orzeszki. Na jutro też dla mnie nic nie mają. Śpimy jutro, kuźwa, panie, bez budzika. Dobra, idę oddać ten śmieszny pierdzielnik. I w zasadzie, czekam, może światło zapalił, co? Oddać śmieszny pierdzielnik i koniec. I było, thank you, bye. I teraz idziemy, tylko gdzie tu pojechać? I tu mam w okolicy Biedronkę mam w okolicy, ale kurwa, ona jest daleko, a...
Jakiś projekt nowego BMW. No powiedz mi, gdzie mam tu pojechać? Kuźwa, najpierw, pierwszą rzecz, co ja zrobię? Wjedź na rondo za 250 metrów. Ja się zatrzymam. Potem skręć w trzeci zjazd. I ci coś pokażę, patrz. A tam jest fabryka. A, kurde, nic nie widzisz. Nie chcę się wyostrzyć. Oni tam zapierdzielają, jakieś malutkie pierdółki robią. Dobra, jadę odwiedzić tutaj Lidla, Biedronkę. Zobaczę, co tam jest, a jak nic nie będzie, to jadę, bo mam w okolicy jakąś 20 km stąd inną Biedronkę, z taką już sprawdzoną. Czyli Kingo Dos po prostu. Tak, 21, 20:45 portugalskiego czasu. Melduję wykonanie zadania. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Nara!